Jubileusz 85 lat to długi okres i myślę, że ta chwila refleksji, podsumowania, a również poznania czy przypomnienia historii jest warta przypomnienia i na pewno wiele pozostanie w pamięci z dzisiejszych, myślę, referatów, jak również prezentacji, którą każdy referat zawiera. I tak miło mi Państwa poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 21 lipca 2009 roku odznaczył pana Romana Kleczkę, zastępcę nadleśniczego w Nadleśnictwie Dąbrowa, pana Wacława Ryszarda Gądka, leśniczego w Nadleśnictwie Dobrzejewice, pana Kazimierza Słomę, zastępcę nadleśniczego w Nadleśnictwie Szubin, pana Kazimierza Szymańskiego, emerytowanego inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Brodnica, pana Andrzeja Jana Tarnawskiego, zastępcę nadleśniczego w Nadleśnictwie Jamy i pana Mieczysława Wasilę, leśniczego do spraw selekcji, szkółkarstwa i nasiennictwa w Nadleśnictwie Żołędowo. I medalem srebrnym za długoletnią służbę oznaczony zostaje pan Adam Gotowalski. Szanowni Państwo, życzę wszystkim Państwu, a w szczególności tym, których dzisiaj w sposób szczególny uhonorowano, odznaczając ich odznaczeniami państwowymi, abyście Państwo mieli ze swojej pracy wiele satysfakcji, aby nasze lasy były coraz piękniejsze i żeby się Państwu wszystkim w życiu prywatnym i tym publicznym darzyło. Pragnę z okazji tego jubileuszu złożyć gratulacje w przekonaniu, że dopóki Państwo będziecie istnieć, będzie las bezpieczny, a nam będzie dane korzystanie z jego dobrodziejstw. Stąd z okazji tego jubileuszu, nie zabierając Państwu czasu, na ręce pana dyrektora pragnę przekazać upominek, bo jak urodziny, to upominek oraz okolicznościowy list gratulacyjny przekazuję również na ręce pana dyrektora.